Siemanko, dzisiaj kolejny dzień z Minecraft Survey i widzę mojego najlepszego możliwego villagera w Minecrafcie. Zobaczcie, chodźcie. On tak naprawdę powinien mieszkać, umeblowałem te tutaj domki oto i one już są tutaj villagerów dużo. Obecnie sprawdźmy, ten ma niezniszczalność 2. Są to uwiązania? Ok, ok, ok. Oddychanie, ten co ma? Oddychanie również, ale jak wam pokażę takich dwóch. Jeszcze nie jeden, chyba dwóch, bo jeden gdzieś uciekł. Mi się wydaje, że on gdzieś uciekł. Jak wam tego drugiego nie pokażę, to wam powiem, co on trzeba. O! Ostrość 5! Ostrość 5 i szczerze, mi by się to przydało naprawdę na miecz, więc chyba to będę zbierał sobie na to, chyba ja mam na to. Oj, tam chyba jestem. To jest chyba ten osadnik. No jak zobaczymy. Dobra. I on sprzedaje... Aha, to nie jestem. Tamten sprzedawał moc 5 za równy stack i jedną książkę tych szmaragdów. I bym chciał tą moc kupić w sumie na mój łuk, bo ja nie mam moc 5. Mamy by się przydała. No wiecie, jak to jest, wiecie. Mamy jeszcze do umeblowania te dwa domki. Więc to umeblujemy, ale teraz idziemy sobie spać. Trochę pohandlujemy dzisiaj z tymi naszymi villagerami. Na początku idę po, wiecie po co. Muszę iść po nasze rzeczy, no bo w sumie ze szmaragdy się kupuje. Dobra. Idziemy. Szukamy książki. Gdzie są książki? Ej. Dobra. Ej, no nie ma. O, tu są, dobra. Jedno i tam było szmaragdy. Nie, wezmę tych szmaragdów trochę i tych książek. Nie przydadzą na jakieś handle. To nie będą zwykłe handle, to będą duże handle. Boję się, że na mój miecz ta ostrość nie wejdzie, bo może tak być. Na przykład mój miecz może być za dobry, za mocny. I za dużo levela. Boję się. 36 level. No to nie. Sobie tutaj to włożymy, ale chcę znaleźć tego osadnika z pomocą. On tu był. Jak się tu kręciłem. Gdzie on by mógł być? Ej, no chcę go znaleźć jak najszybciej. Może któryś tu? Ten nie. Ten też nie. Ten też. Ten też. No ej, no gdzie on jest? No please. Ej, w ogóle, jak już zauważyliście, dwie nowe rzeczy się zmieniły. Zbudowałem taki bajkon. Miałem tutaj zbierać diaksy, ale nie zbierałem tych diaksy, bo na live byliśmy w kopalni, małej kopalni. Wow. Ej! Co tu robi rybak? Co tu robi? Ej, no skąd tam się wziął rybak? Ej. Lol, dziwne. Co takie ostrze? Ej, dobra. Ajajaj. Nie chciałem. Oj, 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 niedobrze, niedobrze. O! No, duże ceny, za duże ceny. Ale skoro już tu jestem, wykorzystam sobie tą ostrość 5 na coś innego. A dokładnie na nasze świnki, których mamy dużo i laguje mi już powoli kompa. Więc odkładamy te tutaj nasze mieczyki. O nie, tu się odkładał miecz, a ja tam odkładam. Mieczy za dużo, nie mamy tych mieczy, więc... Więc jest lipa. Ogromna jest. Dobra, dobra. Ile siekierek mam? Widzieliście kiedyś więcej siekierek? Ja nie. No, może kiedyś widziałem. Aha, jakieś gówno, dobra. W takim razie bierzemy sobie dwa diaksiki i zrobię ten miecz z tą ostrością 5, sama ostrość. Oj, może być git, może być nawet dobra rzecz. Opłaca się może. Idziemy ubić świnki i to mi oczywiście sprzedamy. Aha, ja miałem zrobić tak. Dobra. Dobra, i możemy to zrobić. Nie.
Dobra, i teraz idziemy nasze świnki ubić. To jest ten miecz. Ostrość 5. Idziemy. Brakuje szczerze grabieży. Hello. Dobra. To jeszcze troszkę. No ej, no dawać mi. O. Jeszcze troszkę. Dobra. W takim razie mamy już większość tych rzeczy. Możemy iść je sprzedać. Ciekawe, ile nam da szmaragdów za parę tych. Tego jestem ciekawy bardzo. U tego, chyba, to u tego nie, to nie był ten. Zarobiliśmy 12 szmaragdów, to może być chyba spoko cena. Ale jeszcze będę zbierał te szmaragdy. Dobra. W tym odcinku, jak wiecie, mamy już konika, którego nazwiemy Alfred, bo tak się nazywał koń Wiana. My to budujemy w Janowicach Świętych. Dobra. Więc odłożymy sobie już ten mieczyk z ostrością 5. Dobra, może będę go miał cały czas w eku. Ale bardzo chcę znaleźć tego villagera z mocą 5, bo ja potrzebuję go teraz. Będę gdzieś w domu. Ten osadnik się już zaklinował i jest... Tak, on był tu od samego początku. Ej, nie gadaj, że tamtemu osadnikowi coś się stało. Dziwne. Ej, i teraz zrobimy znów mały bobo. Tak, idziemy to zrobić znów. Pisaliście mi w komentarzach, żebym zrobił w końcu ten wieżowiec, więc już robię. Ten wieżowiec. O. Ja nie chcę, ja mam tutaj swoją wieprzowinę. Taką już gotowaną. O. Rośnij ziemniak. Rośnij ziemniak. Idziemy do powodziarki. Dobra. Ale szczerze, tamtych osadników jak już będzie dużo, wypuścimy je i damy im profesję. Dzieje się to? Tak, jest! Dzieje się to. I jeszcze jedna rzecz, w końcu wypuścimy te lamy. Tak, jakby nie, to jest wojna z lamami, dzisiaj jest wojna oficjalna z lamami. Lamy, wy pójdziecie sobie ze mną. Ej! O ty mała, uciekasz! Ale to dzisiaj wy możecie sobie uciec i tak za daleko nie uciekniecie. To jest wasz koniec, rozumiecie lamy? Rozumiecie? Za agienka. Bo wy zabiliście w tym kanionie na nagraniu się spuściłem. Nie mogą sobie uciekać, bo ja oni jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Bierzemy płotki. Jeszcze więcej smyczy na pewno biorę. Zemsta. Dosłownie, słodka zemsta. Ale już mam mało tych smyczy naprawdę. One tam te smycze powinny leżeć. Ale na mnie czekają, a się boją. Nie ma tak. Nie ma tak łatwo, musi jakaś kara być. Tam was na dół nie dam. No tam, chcecie do villagerów, tak? Już widzę, że chcecie do villagerów. Ale nie pójdziecie do nich. A ty dlaczego za mną idziesz, ta mała lama? Ciebie mała lama nie, ciebie sobie zatrzymam. Nawet nie wiem, czy ty zatrzymam. Ja może to jest jej mam,
To jest jej mama, ta biała lama. Tortury. I tu będzie wasza nowa miejscówka. Tak samo ty, lama. Ty. Tak, ty. Czemu ona za mną łazi? Czyli dobra, ona tu też sobie będzie, spoko. Zobaczycie, co ja zrobię. Jeszcze tam zostało. Lamy są jeszcze. Potrzebuję smyczy. Jedna lama, no jedną smycz w sumie. Tu nie ma. No ej, no dać mi. Dać. Było tyle smyczy, co się z nimi stało, nie wiem. Naprawdę. Milion smyczy było, milion. Dobra, nie widzę tutaj żadnej, więc trudno. Więc tamtą lamę sobie zabierzemy inny sposób. Ajajaj. Tam jest ta lama, ale ona blisko już tamtej miejscu. Zaczęliśmy pluć. No to już po tobie lama. I w ogóle tamte są lamy, widzicie? Tam są lamy, ale nie. Te lamy, to jest farma lam, tamtych lam nie będziemy tykać, ponieważ to są grzeczne lamy. To są grzeczne lamy. Ale tamte były niegrzeczne, ponieważ dokładnie one, ja się wróciłem do tego kanionu, wróciłem się i pamiętacie, jak kiedyś tutaj były te stare lamy? Tamte lamy były zabite i pamiętam, poszłem do tego kamionu i przywiozłem tamte lamy i ja tu przywiązałem. One były, kiedyś tutaj też były te lamy, ale inne. Więc to te lamy są grzeczne. Ale dlaczego wziąłem jeszcze tamtą lamę i zabiłem, bo mnie pluła. A ta mała lama to w sumie możemy sobie nawet ją wziąć, bo jest nawet słodziutka lama. Zobaczymy, czy ta lama tam w ogóle jest. To mnie najbardziej ciekawi. Jak jej nie ma, oj, będę zły. W ogóle jestem ciekawy, bo już nie ma co robić na naszym save'ie, będziemy robić teraz wojnę z lamą. Urosła! Oj, no to teraz tak samo. Ale oni nie, będą się iść. Oni będą tam. Rozumiecie. Chciałbym znaleźć bardzo tego osadnika z tym łukiem, no. Może on już nie jest tym osadnikiem. Ej, a co jeżeli faktycznie to mógł być ktoś z nich i powiedzmy ktoś im zajął miejsce? Oj, źle. W ogóle szukam tego dobrego osadnika, bo chcę coś u niego sprawdzić. Czy on jest najlepszy? Czy jeszcze nie jest najlepszy? O nie! Lipa jest! Bo! Chyba tego osadnika już z nami nie ma, nie! Najgorzej! Widzowie, nie! Straciliśmy najlepszego farmera. A nie, dobra, już rządziono. Jest tam, Elu. Tam są mnie na razie będzie. Nie jest już. Bardzo chciałbym wiedzieć, co zrobić za parę odcinków. Chciałbym zrobić jeszcze jedną farmę tutaj tych, no ale nie umiem. A to z torpedą, to ciebie jeszcze nie widziałem. Chcę zrobić jeszcze parę rajdów dzisiaj i prawdopodobnie to zrobimy. O, ej, w ogóle! Teraz się skapnąłem, że jest nasza farma jagód już. Zobaczcie, nasze fajne, zobaczcie. Wiecie co, od nowa tą farmę zrobimy całą. Tak. Od nowa. Bo ona była litrową. Zobaczcie, to będzie teraz lepsza forma. O, dwie kratki! I tutaj się już nikt nie stanie.
A w sumie tam niech to rośnie, jak se trochę zatrzymam. Jeszcze jedną rzecz, a dokładnie zakaz wyjścia z naszej wioski. To jest rzecz, nikt nie może bez mojej zgody opuszczać wioski, więc zamuruję wszystkie wyjścia jeszcze. Bo to jest lipa, naprawdę. Mam pomysł. Elo, albo nie, bo się nasi osadnicy. Już dzisiaj naprawdę, nasza wioska nie ma co już niej robić, serio. Tak się zastanawiam pomysły na odcinki. Dobra, Widerośmy pokonywali na lawie, więc Wider pokonanie Widera jest taką możliwą opcją. Druga rzecz. Pójdźcie, a właśnie, bo myśmy mieli iść do NCT na 4 odcinki, raz byliśmy. To dobra, jest jeden cel, iść do NCT. To jest ten cel. Tak, dokładnie. Pójdź do NCT. I chyba tyle. Nie mam sobie pomysłu. Więc dobra, to by było tyle na ten odcinek. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa!